Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Kacperski, a to jest kolejny odcinek Złota. Tak sobie pomyślałem, ostatnio było działko samobieżne. To dlaczego by tym razem nie pojechać spotem? Jeden z najwyższych moich spotów, czołgów lekkich, to znaczy. Właśnie. Żebyśmy się tutaj zrozumieli wszyscy, bo ci co grają w WOTA to wiedzą co to znaczy. Ci co nie wiedzą, to spot jest to czołg lekki zazwyczaj, bardzo szybki, bardzo zwinny, którego zadaniem jest wykrywanie czołgów przeciwnika. Przede wszystkim dla działek samobieżnych, takich jak kim ja byłem w poprzednim odcinku. Więc no, mniej więcej tak to powinno działać. Niestety muszę wam powiedzieć, że w jeżdżeniu spotem nie jestem najlepszy. Zresztą spotem jest naprawdę ciężko jeździć. Żeby być dobrym, to trzeba. No, to trzeba być dobrym. Może to trochę głupie, ale. 54 000. To jest ciekawe, bo w tym czołgu mam kupione, widzę, wszystko, oprócz tej jednej rzeczy, która w sumie jest bardzo ważna. Więc sobie to kupię i zamontuję. No, bo to jest bardzo ważne. Muszę wykrywać, prawda? Więc to jest radiostacja, która pomaga mi w tym wykrywaniu. Nie wiem, dlaczego tego jeszcze nie miałem, no pewnie... Pewnie nie wiem dlaczego. Znaczy, ja w pewnym momencie, jeśli zdobyję właśnie te czołgi po kolei, no to czasami nie zastanawiasz się, żeby wykupować cały czołg, tylko od razu już liczysz na to, że zaraz będziesz miał następny. Ja w tej chwili nie liczę na żadne następne czołgi, więc raczej będę starał się tutaj no wykoksić te, które mam na tych poziomach, które są, więc troszkę mi się tutaj taktyka zmieniła. Drugą sprawą są misje. Tutaj mamy misję na operację tutaj 104. No to jest czołg premium. Jeśli wykona się wszystkie misje z tego miejsca, to możemy dostać taki czołg premium. Tutaj jest tych misji bardzo, bardzo dużo na wszystkie rodzaje czołgów, ale nas interesuje dzisiaj czołgi lekkie. Więc co my mamy do ukończenia w czołgach lekkich? Wykryj wrogie działko samobieżne, zadaj mu uszkodzenia lub krytyczne trafienie. Myślę, że niezbyt trudne zadanie. Jeśli będą działka, to tym czołgiem jak najbardziej jesteśmy w stanie to zrobić. No i bez zbędnego gadania, bo jak zwykle się rozgaduję na początku, a i tak będę czekał pewnie długo na wystartowanie misji. Co to za jakieś kółeczko? No właśnie. No i druga sprawa. Kiedy jedziemy spotem, zawsze trafiamy na dużo, dużo większe tiery. Uwierzcie mi, to nie jest najgorzej. Bo jest kilka siódemek naprzeciwko. Czasami jesteśmy na samym dole, nawet bardzo często. My tutaj nie mamy za zadanie rozwalać przeciwników, więc to nie ma znaczenia, czy my jesteśmy wysoko czy nisko. My mamy za zadanie uciekać przeciwnikom, wykryć ich i uciec. Mamy działko samobieżne Tiger AP, bardzo porządne działko. Jeśli ono będzie dobrze działało, to miejmy nadzieję, że damy radę. Oczywiście jak zwykle odpalę się teraz już po starcie, bo to jest pierwsza misja. Nie mam pojęcia z jakiego powodu to się tak dzieje, ale... No, ale tak to już bywa. A jak tu wygląda? W ogóle to jest obrona. A skoro to jest obrona, mamy też działko po przeciwnej stronie, co dla mnie jest całkiem spoko. Przede wszystkim ze względu na to, że warto by było... O Jezu. Zagapiłem się na
Zagapiłem się na mapę. Znowu. Fajnie by było rozwalić tego gamonia tam. Dobrze. Gamon jest rozwalony jak najbardziej, ale tam coś jeszcze do nich strzela. I nie wiem co to jest. Mnie tutaj cały czas mocno widać, a fajnie by było jakby mnie nie było widać. Ja spróbuję się tutaj przedrzeć. Jakoś po cichutku. Taki zrobimy trochę. Czy ja dam radę? Dałem radę. Spróbujemy. Oni muszą sobie tam. O kurwa, dostrzeżony. Ktoś mnie tu zobaczył, co jest bardzo niedobre. Aha. Już gdzieś obrywam. Jest. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Au. Au, 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 au. Dobra, ale na amunicję nie będziemy tego zużywać. Ja teraz uciekam po prostu. Teraz po prostu po ludzku uciekam. Działka już nie mają. Musimy przeładować, bo warto jak nasz magazynek jest pełny. Spróbuję ich tu jakoś od tyłu zajść. Ja ich tu bardzo dobrze widzę. No, tylko muszę to przeładować. No przeładuj, kurwa, 6 sekund. Dobrze. No, tu nic nie widzę. Widzę czy nie widzę? Nie widzę. Dobra, ruszamy w takim razie. W takim razie ruszamy na nich. No niestety, znaczy może głupotę zrobiłem z tym przeładowaniem, bo to jest bardzo długie przeładowanie. Mamy magazynek, jak widzicie. Pewnie bym trochę więcej zdziałał, gdyby nie ten magazynek. Ale jeszcze spróbujemy coś tutaj podziałać. Oni co prawda już zostają w tej chwili zmasakrowani strasznie. Ale ten T-54 jeszcze ode mnie oberwie. A nie. No już nie ode mnie. Już nie ode mnie. Ale bitwa była całkiem fajna. Udało nam się chyba zrobić zadanie. Jak najbardziej. Zrobiliśmy. Zobaczmy sobie, to nawet z wyróżnieniem. I zobaczmy sobie następną. Bo jak robimy jedną, to bierzemy następną. Weź udział w udanym zajęciu bazy przeciwnika lub zresetuj punkt przejęcia przeciwnika na swoją neutralną bazę. Wygraj bitwę. Warunki poboczne. Zniszcz pojazd przeciwnika, strzelając do niego lub taranując. No, czyli głównie musimy wziąć udział w przejmowaniu bazy. No to teraz jest kwestia tylko taka, czy uda nam się bazę... Znaczy, czy trafi nam się misja z przejmowaniem bazy. Bitwa standardowa, więc jak najbardziej w przejmowaniu bazy możemy wziąć udział. Jest działko samobieżne po przeciwnej stronie, więc już mamy jakiś tam cel. I jest nawet lepiej niż było, bo są same ósemeczki i siódemeczki, więc naprawdę mega. Mi się podoba. Ja ósemki spokojnie mogę przebijać. Mam całkiem dobre działo w tym czołgu. AMX-y naprawdę mają fajne działa. Więc jak najbardziej. Dobrze, my jesteśmy na Westfield. Gdzie ja tu bym chciał jechać?
Tam jak pojadę, to tam mogę coś powykrywać, ale... No można spróbować. Nice. Ja oczywiście muszę hamować, nie? Bo inni nie mogą. No dobrze, tutaj już nie będziemy tak szarżować, bo tutaj nie da się przemknąć w ten sposób, tak jakby to było. Jakbym tu się tak wcisnął na tej mapie, to zginąłbym bardzo szybko. Zobaczyliby mnie i bym dostał, no. Tutaj nie ma takiej możliwości, takiego właśnie przemknięcia. Widzicie coś? Czy nie widzicie? A, widzicie. Dobra. Dobra, widzimy. I chyba właśnie walą do mnie. Nie wiem, co tu było słychać, ale... O! I to już były strzały do mnie, co prawda bardzo niecelne. Ale jak najbardziej do mnie. Dobra, spróbujemy sobie zrobić mały raszyk tu w dół. Tu w dół i tutaj zrobimy sobie podjaździk w górę. Pięknie. No ten gość nie wiem co on zrobił, ale dobra, teraz mnie trochę widać. Dobra, to nie był dobry pomysł. Spadamy z tego miejsca. O! Kurde. Kurde, nie wiem co tu zrobić. Widzę, że tam jest możliwość. Chyba jeszcze jak raz tam pojadę, to może być taka możliwość, żeby... No tutaj jest właśnie, na tym polega ten czołowiesz. Wyjeżdżasz... Mówi się trudno, nie? Jeśli mi się nie uda teraz, zrobimy takie małe kamikadze. Jeśli mi się nie uda, no to mi się nie uda. Ale jeśli mi się uda, to się przebiję na tył wroga, bo ci tutaj się strasznie boją. Stoją i się boją. A ja im pocisnę do przodu. Czy oni się w sumie nie boją? Oni strzelają tam, w tamtą mańkę. Co też nie jest wcale złe. Jest na razie 4 do 4, więc nie jest źle. Nie wiem po co tam ten ciężki czołg wjeżdża gdzieś tam głęboko w to miasto. Zaraz oberwie. O, proszę bardzo. Są dwa czołgi, które teraz są bardzo na widoku dzięki mnie. Oh yeah. I... Oła! No, no i to jest ryzyko, tak? No daliśmy szansę naszym, żeby coś zestrzelili. Black Panther. Tutaj działko samobieżne nasze. No działko samobieżne to tutaj musi polować. Tam niestety u mnie nie mogło za bardzo. Black Panther 2. No Panther, ty tam masz... Co ty tam widzisz, kurde, człowieku? Pięknie i podpalił. A, zgasił się od razu. No miał automatyczną gaśnicę niestety, bo już by nie żył, gdyby nie to. No i dostaliśmy trochę po zadku teraz. To jest prawdopodobnie przegrane. No musieliby się tutaj nieźle. Chociaż jeszcze trochę tych niszczycieli mamy. Typ 64. To jest kwestia, jak się to uda ładnie rozwiązać. No. Niestety, oni tutaj za dużo widzą. Za dużo widzą. Silnik uszkodzony, zwalniamy. No tutaj jest jeszcze jedna możliwość, właśnie przejechanie miastem. W tej chwili tutaj miastem nikt nie jechał, więc jak ja bym sobie spokojnie przejechał miastem... No niestety.
tu się dzieją niefajne rzeczy. No co tutaj może zrobić Ferdinand? No Ferdinand jeszcze z tym luwem ma duże szanse, ale... nie przebił go. Jak go nie przebił, to już jest cienko. A strasznie dostaje po dupie. Od boku dostaje. No widzieli go z boku. Nie da się tu nic zrobić. Pokażcie jeszcze jak to działko nasze... Aha nie, tu jest jeszcze panter. No niestety. Działko samobieżne. Zostało na koniec. Bum! Ktoś tu się wścieka A5. Nie wiem dlaczego. Co z tym A5 chodzi, ale dobra. No przegraliśmy. No ale cóż, no. Raz się przegrywa, raz się wygrywa, nie? I tak już pierwsza bitwa była fajna. Coś tam zrobiliśmy. No tutaj nawet nie było szans. Tutaj mamy znowu duże... duże tiery. Dziewiąteczki. Znaczy duże. No to jest też spoko, bo siódemek jest... no prawie połowa. Więc nie jest najgorzej. Jest z czym podziałać i jest dużo artylerii. Co mnie bardzo, bardzo cieszy. Chociaż dużo artylerii jest po naszej stronie, jest więcej niż po ich. Bo u nich są tylko dwie. Ale na tej mapie do artylerii da się dostać. I ja to postaram się zrobić. Ha, tylko że tym razem artyleria... z tej strony jest troszkę trudniej. No ale to nic, to nic. To najpierw się zabawimy w spota. Zwykłego, nie będziemy tam kosić tych artylerii. Tutaj jest jeszcze ten minus, że nie mogę zrobić misji. Bo misja wymaga ode mnie, że tak powiem, przejmowania bazy, a ja bronię bazy, więc... Znaczy, kurde, ja tutaj nie lubię tego, bo boję się, że zaraz podjadę i będzie, wiecie... Dostanę tylko smok i będzie po mnie. Dlatego takim czołgiem to praktycznie się nie zatrzymujesz. Prawie zupełnie się nie zatrzymujesz. O, shit. No i to jest... No i to mogłem, zrobiłem najgorsze, co mogłem. Nie, błagam, naprawiaj się szybciej. Nie chciałem tego marnować naprawy automatycznej, bo naprawa automatyczna się naprawdę bardzo przydaje. Takie zerwanie gąski to czasami jest... czasami jest masakra. To jest czasami koniec, nie? Dobrze, że akurat zdążyłem zjechać tam w ten dołek, bo inaczej bym zużył. Na pewno zużyłbym naprawę szybką, bo... Kurczę, jak ja tu jestem? Tu, tam nic nie powinno być. Czy ja tu coś widzę? No nic tu nie widzę, ale oni mnie widzą i to jest problem, bo tu jestem na MX. Z tej drugiej strony... jest słabo. Dobra, tam kogoś widać. AMX przejechał z tyłu. No i druga sprawa to jest też nie tylko atakowanie. Ten AMX myśli, że przejedzie sobie i się dostanie w tej chwili do działek. No, niestety tutaj stoją dwa nasze ciężkie czołgi, które za cholerę go nie przepuszczą i on tam zginie. Ale na wszelki wypadek, jeśli jednak by... Oj. No, miały go przepuścić. Ten AMX już nie żyje? Czy to nie był AMX? Dobra, to nie był AMX, sorry. To był jakiś inny gamoń. Pięknie. Wow. O kurwa. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Tym go nie pokonamy. O kurwa. No dawaj go. Dobrze. Uff. Kurde.
No, nie mogłem go przebić, nie mogłem go przycelować za bardzo. Jakbym teraz go od tyłu zajechał, to jeszcze bym dał radę. Ale to były emocje. Uwielbiam to po prostu. Ale już mi się skończyła mi się amunicja wtedy, nie? To było takie... Tam mamy gdzieś... Dobra, nie stoimy, bo... Zmieniam swoje własne zasady. Nie stoimy tym czołgiem. No. I tyle. I po prostu nie stoimy tym czołgiem. Jest 4-2 na razie. No nie jest to jakiś... No nie wiem, po co ten tam wyjeżdża z tym 16 HP. No chyba po to właśnie, żeby zrobić tak. Ten, co się tam poturlał w ogóle. Ale kurde, przeturlał się i spadł z powrotem na ten. Coś ciekawe, na gąsienicę. Kurczę, bulldog. Bulldog to jest problem. Kurde, no, bulldog. Ten AMX 1390 tutaj mnie denerwuje. Pięknie. I na tym to polega ogólnie. Biorę, wychylam się, sprawdzam, gdzie coś stoi. Gotów do strzału. Zaznaczam sobie gościa chociażby. Nie widzę celu. A kurde. Tu nie dam rady. No wiem, że tam są działka, ale ja nie chcę zginąć od tego gówniarza tu. No i nie widzę go. Dobra, jest. Pięknie. Dorwaliśmy go, a jak dorwaliśmy go, to ja jadę po działka w tym momencie. Przeładowuję. I jadę prosto po działka. Damy radę. Mamy przeładowany, pełny magazynek. Mamy ogromną przewagę nad tymi działkami. O kurde, gąskę mi zepsuło. Zawieszenie naprawione. Ruszamy. Mam go na celowniku. Dobra. Pięknie. Jeszcze gąskę naprawiłem, ale dobra. Wow, widzieliście? Działo samobieżne gąskę mi zepsuło swoim tym trafieniem. Masakra. Wow. Ale bitwa genialna. Mamy 24 minuty, no to albo jakaś szybka bitwa. Myślę, że nie będziemy już dzisiaj przesadzać. 3 bitwy były. Zawsze przeciągam te filmy, a to też nie jest dobre. Później nikt nie chce tego oglądać. I tak mało kto to ogląda. W każdym razie myślę, że jak najbardziej zasłużona łapka w górę by się należała. Ja wam bardzo dziękuję. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Cześć.